Droga krzyżowa z Ojcem Pio. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojciec Pio siebie nazywał Cyrenejczykiem, czyli tym, który pomaga nieść krzyż Chrystusowi. Sam miał stygmaty, znaki przybicia do krzyża wraz z Chrystusem. Słowa Ojca Pio prowadzą nas do pełnego naśladowania Jezusa Chrystusa. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja pierwsza. Pan Jezus skazany na śmierć. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Mój Ojcze, jak ludzie obrażają Jezusa. Mrozi mi się krew na myśl, że tak wielka miłość jest tak bardzo źle odwzajemniana. Jakże wiele wznoszę głos do Boskiego Ojca, prosząc Go przez łagodność Jezusa i cześć należną Jego godnej uwielbienia osobie. Ojcze Pio, ucz mnie nie skazywać Jezusa na śmierć przez odrzucenie i niewdzięczność. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Odsuńmy od siebie wszelkie narzekania z powodu trudności i cierpień, które Bogu spodoba się nam ofiarować. Obarczeni naszym krzyżem, idźmy za Boskim Mistrzem drogą, która prowadzi na Kalwarię. A jeśli spodoba Mu się przybić nas do krzyża, uważajmy się za szczęśliwych. Świadomość, że można być razem z Chrystusem na krzyżu, jest doskonalszym aktem od samego kontemplowania Jezusa na krzyżu. Ojcze Pio, ucz mnie, jak brać krzyż razem z Jezusem. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Pan Jezus upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Mam mocne postanowienie, by nie obrazić Boga nawet jednym grzechem powszednim. I chętnie 1000 razy przecierpiałbym śmierć w ogniu, niż miałbym popełnić jakiś grzech. Ojcze Pio, ucz mnie walki z grzechem. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ile razy zwierzałem się tej matce z bolesnych smutków mego niespokojnego serca. Ile razy ona mnie pocieszyła. Chciałbym mieć tak donośny głos, aby zaprosić wszystkich grzeszników świata, by kochali Maryję. Ojcze Pio, ucz mnie relacji z Matką Bożą. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Stacja piąta. Szymon Cyrenejczyk pomaga Jezusowi nieść krzyż. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Czuję w głębi duszy, że Bóg dał mi łaskę zrozumienia cudzej niedoli,
a zwłaszcza wrażliwość na ciężki los biedaków. Wielkie współczucie, którym pała moja dusza na widok biedaka, rodzi w samym jej centrum gwałtowne i mocne pragnienie przyjścia mu z pomocą. Gdy zaś widzę osobę smutną, czegoż bym nie zrobił, by widzieć ją wolną od jej smutku? Chętnie wziąłbym na siebie jej smutki, byle tylko widzieć ją ocaloną. Ojcze Pio, ucz mnie prowadzić innych do zbawienia. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta. Święta Weronika ociera twarz Chrystusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Wiele razy zadaję sobie pytanie, czy istnieją dusze, które nie czują płomienia Bożej miłości w swojej piersi, zwłaszcza gdy się znajdują przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Wydaje mi się to niemożliwe, a ja czuję tak wielki głód i pragnienie, by go przyjąć, że niewiele brakuje, abym umarł z tęsknoty. Właśnie dlatego, że nie mogę go nie przyjąć, wiele razy czuję się przymuszony, by z wysoką gorączką iść i nakarmić się jego ciałem. Ojcze Pio, ucz mnie tęsknoty za obliczem Boga. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma. Pan Jezus upada po raz drugi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. W upadkach nie trać nigdy odwagi, lecz uzbrój się w nowe zaufanie i głębszą pokorę. Zniechęcenie po grzesznym upadku jest sztuczką nieprzyjaciela, jest też złożeniem broni, uznaniem siebie za pokonanego. Ojcze Pio, ucz mnie nie poddawać się w walce z grzechem. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Najbardziej boli mnie, że wielką miłość Jezusa odwzajemniam wręcz niewdzięcznością. Chciałbym, gdyby to było w mojej mocy, moją krwią obmyć te miejsca, w których popełniłem tak wiele grzechów, gdzie zgorszyłem wiele dusz. Ojcze Pio, ucz mnie płakać nad własną niewiernością. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Nieskończona mądrość Boża włożyła w nasze ręce wszelkie środki, by uczynić naszą duszę piękną, nawet wówczas, gdy już ją zdeformowaliśmy grzechem. Wystarczy, by dusza chciała współpracować z łaską Bożą, a jej piękno osiągnie tak wielką jasność, że przyciągnie oczy samego Boga. Ojcze Pio, ucz mnie ufności w Boże miłosierdzie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziesiąta. Pan Jezus zszedł obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Szatan nie daje za wygraną, abym utracił pokój duszy
i ufność w miłosierdzie Boże. Stara się to osiągnąć zwłaszcza przez nieustanne pokusy przeciwko świętej czystości, wzbudzając je w mojej wyobraźni. Ja się z tego wszystkiego śmieję, uważając to za rzeczy niegodne uwagi. Wolałbym raczej umrzeć, niż dobrowolnie obrazić mojego drogiego Jezusa, choćby nawet jednym lekkim grzechem. Ojcze Pio, ucz mnie, jak zachować czyste serce. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 11. Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Tylko sam Pan Jezus może zrozumieć, jaką mękę przeżywam, gdy jawi się przede mną bolesna scena Kalwarii. Podobnie nie można pojąć pociechy, którą sprawia się Panu Jezusowi, gdy nie tylko współczuje się Jego cierpieniom, ale także gdy znajdzie On duszę, która nie prosi Go o pocieszenie, ale o to, by stała się uczestniczką Jego boleści. Ojcze Pio, ucz mnie współuczestnictwa w męce Jezusa. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 12. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jakże słodkie jest słowo krzyż. Tu, u stóp krzyża Jezusa, dusze przyoblekają się w światłość, rozpłomieniają się miłością. Tu otrzymują skrzydła, by wzbić się do lotów najwyższych. Niech ten krzyż stanie się łożem naszego odpoczynku, szkołą doskonałości, naszym umiłowanym dziedzictwem. Dlatego uważajmy, żeby nie oddzielać krzyża od miłości Jezusa, bo bez miłości krzyż stałby się ciężarem nie do uniesienia przez naszą słabość. Ojcze Pio, ucz mnie kochać Jezusa ukrzyżowanego. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 13. Pan Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Żyj w taki sposób, aby świat z całą mocą mógł o Tobie powiedzieć: oto Chrystus. Proszę Cię, nie uważaj tej myśli za przesadzoną. Każdy chrześcijanin, prawdziwy naśladowca Nazarejczyka, może i powinien nazywać się drugim Chrystusem, którego obraz nosi w sobie. O, gdyby wszyscy chrześcijanie żyli według swego powołania, wtedy ta ziemia wygnania przemieniłaby się w niebo. Ojcze Pio, ucz mnie, jak być drugim Chrystusem. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 14. Pan Jezus złożony w grobie. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Miej stale przed oczyma Twego umysłu Boga, który jako najukochańszy Ojciec ma zawsze swe berło pochylone nad tym, kto Go szuka. Miej Go zawsze w myślach i nie trać Go nigdy z widoku. Do Niego kieruj też wszystkie swe działania, wszystkie Twe myśli i każde uderzenie Twego serca. Ojcze Pio, ucz mnie kochać tylko Boga. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
W drodze za Jezusem dotarliśmy do ostatniej stacji, ale to nie koniec Jego drogi. Przed nami Pascha, czyli przejście z Chrystusem przez śmierć do życia wiecznego. Aby uzyskać odpust zupełny, pomódlmy się wspólnie na intencje Ojca Świętego wyznaczone na ten miesiąc. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.